Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy sobie krótko o tym, jak działa uzależnienie oraz dlaczego uzależnienie od pornografii jest szczególnie niebezpieczne. Zapraszam. Człowiek uzależnia się od tego, co odbiera jako szczególnie przyjemne. Cóż to znaczy? Otóż nasz mózg, gdy jesteśmy w kontakcie z czymś, co odbieramy jako, nasz mózg odbiera jako bardzo korzystne, albo zostaje w jakiś sposób oszukany, także uważa, że dzieje się coś dla niego bardzo korzystnego, mózg wtedy zostaje zalany dopaminą. Substancja, która jest odpowiedzialna, powiedzmy ogólnie rzecz biorąc, za radość. Tak działa alkohol, tak działają narkotyki, ale tak zadziała również pornografia. To znaczy, zaleje mózg dopaminą, która sprawi, że człowiek będzie się czuł świetnie. Natomiast, gdy ten mózg często zalewany jest taką kolejną dawką dopaminy, a oczywiście człowiek, gdy raz tego danego doznania skosztował, no to czuje się pociągnięty do tego, aby skosztować go po raz kolejny. I gdy ten mózg co chwilę, często zalewany jest taką kolejną dawką dopaminy, z czasem redukuje ilość receptorów, które odbierają tą dopaminę i próbuje się w ten sposób niejako bronić przed tą ilością tej substancji, z którą musi być skonfrontowany i w ten sposób człowiek odczuwa coraz mniej tej radości i satysfakcji. I to się dzieje jakby stopniowo, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. I to działa nie tylko wtedy, gdy konkretnie dostarcza tą daną ilość dopaminy, ale to działa cały czas. Czyli człowiek wpada coraz bardziej w marazm, zniechęcenie. Jego wola zostaje się coraz bardziej sparaliżowana. Tak jak wspomniałem, działa to w zasadzie wobec każdego nałogu, czy to alkohol, czy narkotyki, czy pornografia. Udostępnię w opisie pod filmem link do krótkiego 5-minutowego materiału, który jest bardzo prosty, a bardzo obrazowo pokazuje właśnie, jak działa każde uzależnienie. Dlaczego pornografia jest uzależnieniem, czy jest zagrożeniem szczególnym? Dlatego, że środki uzależniające zwykle jednak kosztują. Zwykle jednak wymaga to pewnego trudu, aby zdobyć coś, co wywoła taką powódź dopaminy. Natomiast jeśli chodzi o pornografię, jest ona darmowa i bardzo łatwo dostępna. A więc to sprawia, że staje się ona przyczyną bardzo częstych uzależnień. Dwa, staje się przyczyną nie tylko bardzo częstych uzależnień, ale jednocześnie szczególnie niebezpiecznych. Dlaczego? Otóż dlatego, że to jest z jednej strony uzależnienie. Tak jak to przed chwilą opisałem, ale z drugiej strony pornografia niszczy również człowieka w tym newralgicznym punkcie, jakim jest płciowość. Otóż ona wyrabia w człowieku głęboko fałszywe przekonanie o tym, czym jest płciowość. W tym newralgicznym momencie, który dotyczy miłości międzyludzkiej i przekazywania życia. Człowiek wyrabia w sobie przekonanie, że ten drugi człowiek jest tylko i wyłącznie obiektem. Bo tak dokładnie jest w pornografii. To jakby nie ma innego wyjścia. Tam ten drugi człowiek służy tylko i wyłącznie do zaspokojenia swoich żądz. I teraz rozumiemy, to się powtarza cały czas. Czyli jakby uzależnienie oznacza, że ten kontakt jest cały czas. I cały czas człowiek jest bombardowany tym przekazem, że płciowość działa właśnie w ten, a nie w inny sposób. Jednocześnie ten zalew dopaminy i ograniczenie receptorów, czyli ograniczanie siły woli, marazm i fałszywy przekaz. To sprawia, że taki człowiek, który jest uzależniony od pornografii, od grzechów przeciwko czystości, w samotności, taki człowiek po prostu staje się raz niezdolny do założenia własnej rodziny, to znaczy nawet jeśli ją założy, no to szansa powodzenia jest po prostu bardzo, bardzo mała. Taki człowiek staje się sparaliżowany, jeśli chodzi o siłę jego woli, o gotowość, chęć do życia, do działania. Nie odczuwa praktycznie w niczym radości, jednocześnie ma tutaj ten tak bardzo wykrzywiony obraz tych relacji międzyludzkich. Postrzega tego drugiego człowieka potencjalną
współmałżonkę czy współmałżonka jako obiekt, który służy do zaspokajania swoich żądz, a nie jako drugiego człowieka, dla którego trzeba się poświęcić w sakramencie małżeństwa. Także to jest uzależnienie szczególnie niebezpieczne, bo łatwo dostępne, a jednocześnie wykrzywiające człowieka w tym newralgicznym punkcie, jakim jest płciowość, która służy przecież do przekazywania życia i do wyrażania miłości. To są rzeczy absolutnie newralgiczne i każde wykrzywienie tutaj jest rzeczą straszliwą, strasznie niebezpieczną dla samego człowieka, jak i dla całego społeczeństwa. Więcej, jeśli chodzi o samą moralność dotyczącą sfery czystości, płciowości. Tutaj można znaleźć w moim materiale Czystość a przetrwanie narodów. Również oczywiście podlinkuję ten materiał. Zachęcam do zapoznania się z nim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.